karton, czyli rzecz, którą posiada większość z nas w domu albo po prostu kiedyś używała. A my dzisiaj wykorzystamy sobie karton do nagrania odcinka i dzisiaj spędzimy sobie cały odcinek właśnie w tym kartonie. Mam nadzieję, że w ogóle się do niego zmieszczę, a jeśli nie, to naprawdę będzie zabawnie. A żeby nie było stypy, to będziemy robić sobie ciekawe rzeczy dzisiaj w tym kartonie, więc oczywiście oglądajcie odcinek do końca. A dzisiaj na odcinek mam przygotowaną miskę z wodą i będziemy się nią polewać wtedy, kiedy nie będziemy mogli dokonać wyboru. Bo dzisiaj będziemy nagrywali odcinek w kartonie i będziemy próbowali wybrać jedną rzecz z najtrudniejszych rzeczy do wybrania. Będziemy mieli dwie rzeczy, które będziemy mogli wybrać, a my będziemy musieli wybrać tylko jedną. Jeśli nie będę mogła się zdecydować, to wtedy muszę się polać wodą. Więc w tym momencie zostawcie mnóstwo łapek w górę za poświęcenie, ponieważ pogody nie ma ładne, a polewanie się w taką pogodę wodą nie wróży niczym dobrym. No i przy okazji, jak już będziecie na dole, to możecie zasubskrybować ten kanał po więcej takich odcinków, a ja już wskakuję do kartonu. No i dobra, na razie nogami w kartonie się mieszczę, więc nie jest aż tak źle. Sprawdźmy, czy możemy tutaj sobie... O, nie możemy się swobodnie usiąść, ale możemy klęknąć. Dobra, więc sobie klękniemy i tak usiądziemy. No i git. Teraz już jesteśmy zmieszczeni, więc możemy przejść do wyboru. Ale czekajcie, może by tak się przekręcić w tym kartonie, żeby tak do Was bokiem nie siedzieć. No dobra, teraz już jesteśmy poprawnie usadzeni w kartonie, się ledwo mieścimy tutaj mi. Mam nadzieję, że do końca odcinka ściany nie wywali, ale możemy przejść do pierwszych wyborów. Dobra, nie wiem jak długo wytrzymam w tej pozycji, bo siedzę po prostu sobie na nogach, no ale mam nadzieję, że wytrzymam jak najdłużej. Dobra, nie wiem jak długo wytrzymam w tej pozycji, dlatego zaczynajmy już wybierać nasze wybory. Wam oczywiście wszystko będzie wyświetlało się na ekranie, jeśli uda mi się w ogóle nagrać cokolwiek tutaj na telefonie. Ale mam nadzieję, że po prostu będziecie mieli wstawione to w montażu. No dobra, więc żeby nie przedłużać, to nie będziemy wybierali sobie głównych tutaj wyborów, bo wydaje mi się, że to będą jakieś zwykłe, dlatego wybierzmy sobie od razu poczekalnię. No i mamy pierwszy wybór. Wolę pocałować Bloa, czy przytulić Marcina Dubiela. No i w tym przypadku to wydaje mi się, że po prostu wolałabym pocałować Bloa, bo też mam jakiekolwiek uprzedzenia do Marcina Dubiela, ale nie chcę się na ten temat rozgadywać, żeby później nie mieć żadnych problemów, więc wybieram Bloka. No i niestety większość osób wolałoby przytulić Marcina Dubiela. Ale dobra, my przejdziemy sobie dalej. I mamy tak, możemy dostać na przemian dwójki, czwórki w szkole, czy dostawać zawsze czwórki. No i w tym wypadku to, żeby być chyba z tym najlepszym dzieciakiem, to bym wolała zawsze dostawać czwórki. No i większość również tak zadecydowało, więc nie jestem tą jedyną osobą, która się odłączy od całej reszty. Przejdźmy sobie do kolejnego wyboru i wolałabym zjeść zgniłe jajka, czy wypić zepsute mleko. No i powiem Wam, że to jest już naprawdę ciężki wybór. No i w tym wypadku to i tak wolałabym chyba wypić zepsute mleko, niż by jeść zgniłe jajko, bo nawet jajko surowo... Chociaż czekajcie, może gdyby tak jajka usmażył, to by było dobrze. Ale dobra, wybierzmy i tak to mleko. 78% z Was, bo nie wiem, czy oczywiście gracie w tą grę, z Was zadecydowało, że i tak wolałaby wypić mleko. A my przejdziemy do kolejnego wyboru, gdzie mamy urodzić się czarnoskórym, czy urodzić się białym. No to oczywiście wolałabym urodzić się białym, tak jak teraz jestem, bo przynajmniej jak urodzę się białym, to mogę zadecydować, jaka chciałabym być ciemna. Czyli mogłabym się opalać tak, jakbym chciała. No i większość również tak zadecydowało, więc jest naprawdę dobrze. Przejdźmy sobie do kolejnego. Siedzieć zamknięta w szopie przez 24 godziny z pająkami, czy siedzieć zamknięta w szopie przez 24 godziny z wężami. No i powiem Wam, że to już jest naprawdę ciężki wybór. No i z racji tego, że ja lubię egzotyczne zwierzęta, bo sama takie posiadam, to nie wiem, co bym tutaj szczerze wybrała. Czy bym wolała mieć pająki, czy węże? No i tak, same pająki są obrzydliwe, bo mają owłosione nogi. W sumie zależy, jakie to by były też pająki, bo gdyby to były takie pająki australijskie, wiecie, takie większe, co mają hodowcy, no to bym z drugiej strony wolała węże, ale też nie wiadomo, jakie to by były węże. Czy to by były małe węże, jak zbożówki, czy były to na przykład by jakieś anakondy albo boa. Też nie wiadomo, ale z tego, co mi tutaj intuicja podpowiada, to wolałabym chyba siedzieć z wężami. Co? Większość wolałaby siedzieć z pająkami? No w sumie pająki są małe, wiecie.
Moglibyśmy je zabić albo coś. Nie, no nie zabijamy zwierząt oczywiście. Dobra, przejdźmy do kolejnego. Ja tutaj wybrałam węże, ale większość zadecydowała, żeby wybrała pająki. Dobra, teraz mamy kolejne wybory i mamy wyjechać na zawsze w ulubione miejsce ze swoją miłością, czy wyjechać w beznadziejne miejsce i mieć beznadziejną miłość. Nie, no oczywiście wybieramy to na górze. Wyjechać na zawsze w ulubione miejsce ze swoją miłością. Bo tak z beznadziejną miłością w beznadziejne miejsce? Nie, to na górze i tak, no tak myślałam, większość wie, że to co jest na górze. Dobra, mamy kolejne, Biała Podlaska czy Bielsk Podlaski. I powiem wam szczerze, że nie wiem, czy byłam w tych dwóch miejscowościach, ale z tego co mi się wydaje, to chyba tak. Ale co bym wybrała? Nie wiem, bo nie pamiętam co tam dokładnie było, więc strzelam Bielsk Podlaski. Czekajcie, jak to jest daleko ode mnie? Wydaje mi się, że to jest naprawdę daleko. Biała Podlaska, ja tam byłam, pamiętam, i śpiewałam na konkursie. I szczerze to co, bardzo nie zwiedzałam tego miejsca, bo jedynie co to pojechałam do teatru śpiewać na konkurs. A tutaj, dobra, wybierzmy sobie i tak Białą Podlaską, bo wtedy udało mi się wygrać trzecie miejsce, więc zajęliśmy podium, więc wybieramy sobie Białą Podlaską. No i większość również wybrała Białą Podlaską, dlatego lecimy dalej. Mamy Polena 2000 czy Wizer Super Biel. Szczerze to nie używam żadnego proszku z tych, które mamy tutaj, dlatego nie wiem na które się zdecydować. No i przyszła pora na to, żeby chyba wylać sobie miskę wody na głowę. Chociaż powiem wam, że jest tak zimno, że nagrywając odcinek w takiej temperaturze, jaka jest aktualnie. A zresztą chyba będzie się rozgadywać. No, lecimy. Jestem ogólnie ciekawa, jak długo wytrwa ten mój karton po polaniu wodą. No ale dobra, odłóżmy sobie mikrofon, żeby tu się nic nie zepsuło. No i co, musimy się oblać. Oczywiście w takiej temperaturze nie będziemy wylewali całej miski na głowę, bo chcę dla was nagrywać odcinka, jak będę chora, to i wy nie będziecie zadowoleni, bo nie będziecie mieli odcinków, no i ja nie będę zadowolona, ponieważ nie będę robiła tego, czego lubię, więc tyle wody wystarczy, chociaż powiem wam, że wylewając tyle wody, zrobiła się tutaj naprawdę spora kałuża. Dobra, spójrzcie sami, jak to właśnie tu w tym momencie wygląda. Tutaj wylało mi się bardzo dużo na spodnie, bo nie wiedziałam, gdzie dokładnie znajduje się miska, ale tu wylało mi się na spodnie. No i tutaj między nogami znajduje się bardzo dużo wody. Karton już pomalutku przesiąka. Nie jest to bardzo dobry znak, ale mam nadzieję, że wytrwa do końca, więc lećmy z kolejnymi wyborami. No powiem tak, tutaj mi ta woda właśnie wsiąka w nogawkę, więc to też nie jest dobry znak. Mam tutaj przy sobie aktualnie bardzo spory wiatr również. Chociaż wiesz, że to pewnie po tym nie widzicie, ale jak ja jestem oblana, no to czuć trochę. Dobra, więc teraz możemy przejść dalej. Dobra, więc możemy przejść dalej i tutaj mamy kolejną propozycję. Nigdy nie poznać taty, czy nigdy nie poznać mamy. No i szczerze powiem wam, że chyba wolałabym nigdy nie poznać taty, bo... Dobra, nie chcę się na ten temat wypowiadać, ale nigdy bym wolała nie poznać taty. Więc lećmy dalej. Idziemy sobie tutaj do głównych i mamy tak, pić z brudnego kubka, czy jeść z brudnego talerza. No i powiem wam szczerze, że chyba wolałbym pić z brudnego kubka, bo z racji tego, że na talerzu się je i mnóstwo jedzenia zostaje, to talerz szybciej by chyba zapleśniał. I szczerze bym wolała pić z brudnego kubka. No i tak zadecydowała również większość, więc jesteśmy wszyscy zgodni. Przejdźmy do kolejnego i mamy zostawić swoje miasto rodzinne i nie mogąc nigdy do niego wrócić, czy zostać w swoim rodzinnym mieście i nie mogąc nigdy z niego wyjechać. No i w tym wypadku wolałabym chyba opuścić swoje rodzinne miasto i zabrać wszystkich moich znajomych i zamieszkać gdzieś z dala, żeby po prostu mieć możliwość wyjeżdżać i zwiedzać świat, bo jestem właśnie świata ciekawa i w przyszłości chciałabym również go zwiedzać, więc wybieram tą pierwszą opcję. No i większość wolałaby jednak zostać w swoim rodzinnym mieście i nigdy z niego nie wyjeżdżać. No ja niestety mam inne zdanie, dlatego mój wybór również jest inny. Kolejną propozycją mamy prawda czy szczęście. No i w tym wypadku
wolałabym bym chyba żyć w prawdzie niż w szczęściu, chociaż mając prawdę, jeżeli ktoś by powiedział do mnie prawdę, to bym czuła się szczęśliwa w tym wypadku, bo bym wierzyła, że nikt mi nie okłamał, powiedział prawdę, więc również byłabym szczęśliwa, bo nie byłabym okłamana, więc chyba wybieram prawdę. A tutaj większość chciała jednak szczęście. No dobra, ja bym wolała mieć prawdę, bo gdybym miała prawdę, to bym wiedziała, że jestem szczęśliwa. Dobra, kolejna pozycja tyczy się właśnie samej mnie, bo jako, że jestem początkującym youtuberem i mam nadzieję, że w przyszłości będzie was tutaj więcej, to wolałabym być na ten moment chyba sławna niż bogata i dlatego tak też wybiorę. O, większość wolałaby być bogatym. Bogatym to bym chciała być później, jakbym była już bardziej sławna, żeby po prostu nagrywać jeszcze lepsze materiały dla was. Czyli im więcej pieniędzy, tym możemy nagrywać dla was lepsze materiały, ponieważ możemy kupować więcej rzeczy, możemy na przykład zapłacić za jakieś miejsce, wtedy odcinki są bardziej ciekawsze, bo właśnie początkujący youtuberzy mogą nagrywać takie słabej jakości, przyznajmy się, słabej jakości materiały, chociaż ja i tak staram się nagrywać dla was bardzo dobre materiały, mam nadzieję, dlatego wy je oglądacie i ja się z tego powodu bardzo cieszę, więc przejdźmy sobie do kolejnego zestawienia na dziś i mamy słuchać tylko jednej piosenki do końca życia, czy nie słuchać w ogóle muzyki. No i powiem wam, że ja jestem osobą, która bardzo mało słucha muzyki, praktycznie w ogóle jej nie słucham, tak jak niektórzy słuchają muzyki do odrabiania lekcji w pracy, czy przy sprzątaniu, tak nie, to w ogóle nie kręci, dlatego wolałabym w ogóle nie słuchać muzyki. Wiem, że większość z was pewnie lubi słuchać muzykę, ale ja niestety tej muzyki za dużo nie słucham. Dobra, mamy kolejne zestawienie, mamy bokserki czy slipy. No i to pytanie chyba dotyczy się bardziej mężczyzn, chociaż dziewczyny również mogą nosić bokserki, więc wybieram bokserki, bo sama kiedyś nosiłam, były to moje ulubione gacie, więc możemy przejść teraz do kolejnego. Ogolić się na łyso czy wydepilować całe ciało? Czekajcie, wydepilować całe ciało, czy to się dotyczy głowy też? Chyba głowy też, nie? Więc wolałabym się chyba od razu wydepilować. Byłoby dziś. No i większość z was również tak zdecydowało, więc nie jest źle. Przejdźmy do kolejnego. Być znanym youtuberem, czy być znanym kucharzem? No tutaj nie może być nic innego, jakbyśmy nie zaznaczyli bycie znanym youtuberem, dlatego to również zaznaczam, bo chciałabym być właśnie w przyszłości znaną osobą. Snickers czy Mars, no tutaj również miałam się nad czym zastanowić, wybieram Snickersa, ponieważ Marsy nie dość, że są dla mnie słodkie, to po prostu są jakieś niedobre. Znaczy wiecie, zjeść Marsa zjadłabym, ale za bardzo za nimi nie przepadam. Przejdźmy dalej, przyjemna praca i marna pensja, czy nudna praca, ale dobry zarobek. No i właśnie, tutaj mamy kolejne pytanie, nad którym by się mogło zastanawiać i szczerze to bym wolała mieć nudną pracę, ale dobrze płatną. I tak też zadecydowała większość z was. Możemy przejść sobie do kolejnego. Pracować tylko 6 miesięcy, ale bez przerwy po 10 godzin, czy pracować cały rok, ale 8 godzin z przerwami? No tutaj nikt by się chyba na tym nie zastanawiał i wybrałby 8 godzin z przerwami. Iść do szkoły na 6 rano i wracać o 13, czy iść do szkoły na 10 i wracać o 17? No tutaj z moim wstawaniem byłoby ciężko, ale i tak wolałabym iść rano i wrócić wcześniej, żeby mieć po prostu więcej czasu i na odrobienie lekcji, i na nagrywanie filmów dla was. Zagrać główną rolę w teledysku Disco Polo, czy zagrać główną rolę w Trudnych Sprawach? No tutaj oczywiście, że wybiorę rolę w teledysku, ponieważ Trudne Sprawy, no to większość narzeka na te programy, takie dlaczego ja i tak dalej by wymieniał. Po prostu są one tak zakłamane i strasznie ciężko je się ogląda i są też durne do oglądania, bo tam rzeczy są naprawdę tak powymyślane, że szkoda gadać. Fotografować czy być fotografowanym? No oczywiście, że wolę fotografować i uwaga, dobry komputer, ale mało gier, czy słaby komputer, ale dużo gier. Ja w gry osobiście aktualnie teraz za bardzo nie gram, kiedyś grałam trochę więcej, ale teraz nie, dlatego wolałabym mieć lepszy komputer do montowania, a gier to bym i tak sobie w przyszłości nakupiła, chociaż tutaj chyba chodzi o to, że mieć dobry komputer, ale gier nie odkupywać. Ale to i tak bym wolała mieć lepszy komputer do montowania filmów. Inteligentne kobiety czy mężczyzn? Inteligentne kobiety, mężczyźni, ładne kobiety i przystojny mężczyzna. Wolałabym bardziej inteligencję. Wiedzieć jak umrzesz, czy wiedzieć kiedy umrzesz? No po prostu wolałabym wiedzieć jak umrę, niż kiedy umrę, bo bym
jeszcze czekajcie. Jakbym wiedziała, kiedy umrę, to bym się bardziej streszczała nad tymi rzeczami, które chciałabym w ciągu życia swojego zrobić. Ale wiedząc, jak umrzeć, to też mogłabym w sumie się od tego wystrzec. I wtedy na przykład, jakbym miała umrzeć na jakiejś imprezie, to po prostu bym na nią nie pojechała. Czyli jednak wybieram tą opcję pierwszą. Chociaż wiedzieć, jak umrzeć, to też nie wiadomo, na której imprezie, bo ktoś by mi powiedział, że na przykład umrę na imprezie, ale której? Nie, to po prostu bym nie jeździła na imprezę. I tak bym przeżyła. Tutaj jest 50 na 50, więc jest naprawdę tutaj pół na pół i ciężko właśnie zadecydować, chociaż koty czy psy, no tutaj wybieram oczywiście psy, sama posiadam małego pieska i większość również zadecydowała, że woli pieska. Iść do kina czy iść na dyskotekę? No tutaj wybieram iść na dyskotekę, bo nie lubię za bardzo oglądać filmów takich kinowych czy telewizji. Bardziej wolę oglądać YouTube'a, takie szalone filmy. Dlatego też zaczęłam nagrywać, ponieważ lubię to robić i no więcej nie mam co powiedzieć na ten temat. Puścić głośnego bąka w kinie czy beknąć głośno w teatrze? Szczerze? To chyba bym wolała puścić głośnego bąka w kinie, ponieważ tam głośniki są naprawdę głośno ustawione, a beknąć głośno w teatrze, no to wiecie, w teatrze to jest tak mniej tej muzyki, bardziej wypowiadają się aktorzy, więc ciszej to słychać. Więc wiecie, po prostu jest cisza bardziej w teatrze, więc wolałabym puścić głośnego bąka w kinie. Spędzić tydzień ze swoim idolem, czy wyjechać na tydzień w wymarzone miejsce? No i oczywiście wolałabym spędzić tydzień ze swoim idolem, chciałabym go bardziej poznać, a moim idolem jest w sumie 3 osoby, ale dobra, nie będę wymieniać, może przyda się to kiedyś na Q&A, to Wam powiem, więc możecie zadawać pytania, kiedyś na pewno nagram. Chciałam nagrać dla Was odcinek specjalny z Q&A, ale niestety pytań zadaliście naprawdę mało, więc nie miałam z czego Wam nagrać takiego odcinka, no ale na pewno w przyszłości taki będzie. Biała czekolada czy czarna? No oczywiście, że biała, nie może być nic innego. Jeśli miałabym właśnie wybrać, to wybrałabym czekoladę białą. Tydzień na pustyni czy tydzień na biegunie północnym? Z racji tego, że ja urodziłam się w wakacje i dodatkowo jeszcze w niedzielę, no to wolę jednak te ciepełko niż bieguny i zimno. Ale w tym wypadku to wybrałabym chyba tydzień na biegunie, wiecie? Tydzień na biegunie, ponieważ tam by było więcej takich ciekawszych zwierząt, lepsza adrenalina byłaby, bo też lubię adrenalinę, więc byłoby po prostu ciekawiej, bo by było na przykład większy survival by był, chociaż tam też nie byłoby za bardzo takiej wody, bo miałabym wodę, ale ona by szybko zamarzła. Dobra, i tak wybiorę sobie tydzień na biegunie północnym, wydaje mi się, że to by było po prostu ciekawsze, miałabym więcej rzeczy do robienia, na przykład zwykłe jeżdżenie na skuterze śnieżnym. Dobra, przejdziemy sobie dalej. Jechać szybko i dostać mandat, czy jechać wolno, ale się spóźnić? No i szczerze to bym wolała jechać wolno i się spóźnić, ponieważ mandaty są teraz również wygórowane i mają wysokie ceny, na przykład za zwykłe przekroczenie 50 km na godzinę. W terenie zabudowanym mamy od razu zabrane prawko i do tego jeszcze jakiś mandacik, więc chyba wolałabym się spóźnić. Być ekstra tancerzem, czy super śpiewać? Z racji tego, że ja nie umiem dokładnie śpiewać, a tamte wcześniejsze konkursy to były związane z tym, że po prostu ludzie gorzej śpiewali ode mnie, ale umiem za to nawet tańczyć, więc wolałabym być jeszcze lepszym tancerzem, dlatego tą opcję również wybiorę. Mamy kolejny wybór, chomik czy świnka morska. No i z racji tego, że kiedyś chciałam mieć chomika, ale moja mama miała kiedyś świnki morskie i powiedziała, że to są lepsze zwierzęta od chomików i jak patrzyłam na internecie nieraz, to świnki morskie wydaje mi się, że są bardziej słodsze, ale i tak w tym momencie wybrałabym chomika, dlatego też również tak wybiorę. Mieć węża jako zwierzaka domowego, czy mieć pająka jako zwierzaka domowego? No i w tym wypadku wolałabym mieć pająka jako zwierzaka domowego, bo przyznajcie się, chyba każdy z nas w domu ma takiego zwierzaka. Nie chodzi mi o, wiecie, takiego wielkiego pająka, którzy mają niektórzy hodowcy w terrarium, ale chodzi mi o te pająki, które mamy nieraz na ścianach w rogu. Dobra, przejdźmy dalej. Cofnąć się o 10 lat w przeszłość, czy przenieść się o 10 lat w przyszłość? No i szczerze, to bym wolała przenieść się o 10 lat w przyszłość. I na tym momencie skończymy sobie już ten odcinek. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Zostawicie po tym filmie mnóstwo łapek w górę, zasubskrybujecie ten kanał, polecicie
ponieważ lecimy po 5000 subskrypcji teraz. No i widzimy się już w kolejnym odcinku jutro. Cześć!